Narodowa Wolna Polska dopomina się o uwolnienie pana doktora Piskorskiego, więźnia politycznego, który za to, że posiadł wiedzę o bazach amerykańskich w Polsce, jest teraz nękany, ponieważ może się tą wiedzą podzielić z Polakami. Leper, który zaczął mówić o tym, jak za pomocą materiałów pedofilskich w tych bazach są zniewalani polscy politycy, Leper zapłacił gardłem. No i teraz jest nękany pan Piskorski. Ale prawda o tym, że w aferze hakowej materiały pedofilskie zostały ujawnione, ta prawda się przedziera. No i pojawia się mnóstwo pytań. No i tu zaczynamy orientować się, że tam jako materiały kompromitujące nie były wykorzystywane dzieci polskie, bo tutaj, jeżeli w Polsce jakieś dziecko zginęło, to to wypłynęło. Do tych baz były dowożone nieszczęsne dzieci arabskie z Syrii, z Iraku, jak się domyślamy. O obejrzeniu filmu Wojen, to przecież tak to właśnie. Ambasadę Ukrainy. Uwolnić Piskorskiego.